Witajcie, ja dzisiaj przychodzę do Was z długo wyczekiwanym filmikiem o mojej pielęgnacji włosów. I ostatni filmik robiłam z tej serii no już ponad rok temu, tak więc no dosyć sporo już się zmieniło od tamtego czasu. W szczególności, że testowałam mnóstwo to nowych kosmetyków. Także jak byłam w Stanach, testowałam tamtejsze kosmetyki. No i tam wybór kosmetyków do włosów kręconych jest ogromny. To nie jest to, co tutaj w Polsce mam. Tam wiadomo, jest jak gdyby większe zapotrzebowanie na tego typu kosmetyki, więc testowałam także tamte kosmetyki. Ale o dziwo, okazało się, że u mnie najlepiej sprawdza się taki minimalizm kosmetyczny i te kosmetyki, które się u mnie najlepiej sprawdziły, są dostępne w Polsce i są bardzo tanie, więc mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba, ponieważ no, będziecie mieli okazję poznać kosmetyki, które są ogólnie tutaj ogólnodostępne i są w miarę tanie, więc może zacznę od kosmetyków, które najczęściej używam, czyli te kosmetyki, które praktycznie no, używam za każdym razem, gdy myję włosy. I ostatnio za każdym razem właśnie przed... Powtarzam się ciągle, przepraszam. Przed każdym myciem olejowałam włosy. I olejowałam je olejem lnianym, nierafinowanym, budwigowym z Oleofarm. Kupowałam go w aptece i trzymałam w lodówce. I u mnie ten olej bardzo dobrze się sprawdza. Tak więc go używam regularnie, właśnie przed każdym myciem. Olejuję włosy, później na 20 minut przed myciem nakładam do tego, na ten olej, odżywkę lub maskę, a później myję włosy. I tak, jeśli chodzi o maski, odżywki, które używam, to używam jednej takiej Zisan do kręconych włosów i ona jest, bym powiedziała, że taką odżywką, która nie robi efektu wow, ale całkiem dobrze się spisuje no, przy każdym myciu po prostu, żeby rozmiękczyć włosy, żeby się łatwiej rozczesywały, to faktycznie ona potrafi to zrobić i się u mnie sprawdza. Ja ją kupiłam na promocji, zapłaciłam jakieś 5-6 zł, więc cena jest bardzo niska. Maski z Biowaxu, ja używałam je kilka lat temu i u mnie się świetnie sprawdzały. Później jakoś o nich zapomniałam, nie wiem dlaczego, i ich nie używałam i teraz znowu do nich powróciłam i... No to są to bardzo dobre maski. Muszę przyznać, że ich działanie na moje włosy jest bardzo, bardzo dobre. Na promocji zawsze je kupuję. W Superfarm kosztuje, chyba tam jest 250 ml. Taka po prostu standardowa butelka kosztuje jakieś 10-11 zł, więc to nie jest jakoś super dużo. One są bardzo wydajne. Dwie z Shea Moisture i właśnie akurat one są dostępne w Stanach. Nadal je testuję. Piękne zapachy, rewelacyjne działanie i składy. To jest coś cudownego. Niestety one są drogie, bardzo są wydajne, więc to może... Więc może one nie są aż tak drogie, jeśli chodzi o wydajność, to najwydajniejsze maski, jakie w życiu używam, ponieważ są bardzo gęste, bardzo skoncentrowane, ale kosztują tak chyba z $15 za maskę, więc to dosyć sporo, jednak jeśli macie okazję je kupić, mieszkacie w Stanach albo się wybieracie, to wypróbujcie koniecznie, ponieważ no... Muszę przyznać, że chyba są nawet lepsze niż Biowax, ale no, są wiele droższe, więc jeśli chodzi o działanie i cenę, to takie porównanie to tutaj wygrywa akurat Biowax, ale jeśli cena nie gra dla Was w takiej dużej roli, to wtedy Shea Moisture super maski. I słuchajcie, to wszystko. Aktualnie już nie stosuję żadnych dodatkowych masek ani odżywek. To są wszystkie, które właśnie wymieniłam. No i przechodzimy do szamponu. Szampon, który używam, to szampon Facel. Poprawiliście mnie i teraz będę już, mam nadzieję, że poprawnie czytała, czyli po niemiecku. Szampon to jest płyn do higieny intymnej z Rossmanna. Facel. Ja wczytałam wcześniej Facel, ale to jednak... Powinno się czytać Facel chyba. Tak więc czytam Facel i u mnie się sprawdza, ma bardzo, bardzo dobry skład. Robiłam analizę na blogu, więc dawam linka na dole. Bardzo go lubię, ponieważ zmywa oleje w 100%, wystarczy nawet mała ilość i naprawdę wszystko jest zmyte, włosy są bardzo oczyszczone, takie są gładziutkie, milutkie w dotyku, no nie przesusza ich też. No moim zdaniem sprawdza się nawet lepiej niż ten balsam do kąpieli z Baby Dream, tak więc no, teraz aktualnie jest moim ulubieńcem, więc mogę Wam polecić. Też mówiłam o nim w ulubieńca chyba ja, lipca mi się wydaje, więc postaram się Wam podlinkować na dole. I po umyciu właśnie włosów szamponem rozczesuję je grzebieniem z The Body Shop, tak, to jest grzebień z The Body Shop, a następnie nakładam, ugniatam włosy,
siemieniem lnianym, właściwie żelem siemienia lnianego i przepłukuję też płukanką siemienia lnianego, którą sama robię właśnie i mnie się to sprawdza. Też mówiłam właśnie w ulubieńcach Lifsa o tej o siemieniu lnianym, o żelu siemienia lnianego. Ja pierwszy raz wypróbowałam go kilka lat temu i pamiętam, że mi nie wyszedł i po prostu byłam taka zła, że już do niego nie wracałam. A teraz mi się udało zrobić idealny po prostu właśnie taki żel. Nie za gęsty, nie za taki płynny, więc u mnie się sprawdza, jestem bardzo z niego zadowolona. Moje włosy od czasu, kiedy zaczęłam właśnie używać tego żelu siemienia lnianego i oleju lnianego, stały się niesamowicie odżywione, przestały być takie przesuszone. Po prostu to jest magia, co taki zwykły, po prostu zwykły żel siemienia lnianego, który można zrobić w domu za grosze, w bardzo krótkim czasie, robi z moimi włosami cuda. No takie rzeczy po prostu, które nawet najlepsza odżywka, maska nie potrafiła zrobić. Tak więc, no to jest coś takiego wow. W mojej pielęgnacji to się pojawiło właśnie niedawno. Po wielu próbach w końcu udało mi się stworzyć idealny żel i jestem bardzo zadowolona. No naprawdę, jestem szczera z Wami. Żadna maska, żadna odżywka, żaden inny produkt do włosów nie zrobi z moimi włosami tego, co po prostu żel siemienia lnianego. Ten żel po prostu zrewolucjonizował moją pielęgnację włosów, więc mogę Wam z całego serca polecić. I jeśli jesteście ciekawi, jeśli chcecie na przykład, żebym nagrała oddzielny filmik właśnie o właściwościach siemienia lnianego, o żelu, płukance na włosy, jak sama przyrządzam właśnie taką wersję idealną dla mnie, to dajcie mi znać kciukami w komentarzach, to wtedy będę wiedziała, że chcecie, żebym nagrała taki filmik i wtedy nagram. Jeszcze takie rzeczy, które robię od czasu do czasu, to peeling cukrowy, czyli po prostu cukier, zwykły cukier, ja używam akurat trzcinowego, innego nie mam w domu i po prostu mieszam na dłoni trochę cukru, odżywka, masuję i w skórę głowy masuję sobie przez chwilę i taki peeling robię co tak 2 tygodnie i u mnie jest to w porządku. Aktualnie używam też wcierki babuszki Agafi i u mnie się sprawdza, jest faktycznie w porządku. Zastanawiam się właśnie nad zrobieniem takiego porównania właśnie tej wcierki z wcierką z Jantara, która była moim ulubieńcem już od dawna. Jeśli jesteście ciekawi, to też kciuki w górę, wtedy będę wiedziała, że chcecie taki filmik. Jeśli chodzi też o suchy szampon, który używam, to nadal moim ulubieńcem jest szampon z Clohan. Uwielbiam po prostu ten szampon. Jeśli faktycznie mam potrzebę użycia właśnie takiego szamponu, to wtedy sięgam po Clohan. I to praktycznie wszystko, jeśli chodzi o kosmetyki, produkty do włosów. Nic innego nie stosuję. Wcześniej stosowałam także takie serum na końcówki włosów z Green Pharmacy i jeszcze takie inne serum, też silikonowe, ale aktualnie już nie potrzebuję tego stosować, ponieważ żel siemienia lnianego no robi cuda z moimi włosami i po prostu nie ma potrzeby, żeby jeszcze coś na nie nakładać, więc jestem z tego zadowolona. I tak, to by było wszystko. Aktualnie jeszcze testuję, zaczęłam stosować niedawno szampon taki w kostce, o którym mówiłam w haulu z iHerb. Postaram się Wam podlinkać link do tego filmiku, ale jeszcze nie mam wyrobionego zdania na temat tego szamponu, więc nie będę jeszcze tutaj o nim mówiła. Postaram się nagrać oddzielną recenzję, ponieważ mnie prosiliście, więc to będę pamiętała i zrobię taką recenzję oddzielną. Ale tak, słuchajcie, to by było na tyle. Tak wygląda moja pielęgnacja, wszystkie kosmetyki, które używam do włosów. Z mojej pielęgnacji aktualnie jestem zadowolona, dlatego się z Wami nią dzielę, ponieważ przez wiele miesięcy no, testowałam różne kosmetyki i no, nie byłam w 100% zadowolona, a aktualnie no, jestem bardzo zadowolona. I nawet zaprzestałam stosowania mojego ulubionego kremu do stylizacji Stygi Catwalk, który używałam od chyba 5 lat lub nawet i dłużej. No, żel siemienia lnianego mi po prostu zastąpił ten krem, więc jestem po prostu bardzo, ale to bardzo zadowolona, ponieważ nowa wersja tego kremu niestety, ale zawiera alkohol, więc no byłam po prostu załamana, jak kupiłam nową butelkę i po prostu zobaczyłam skład i no niedobrze, niedobrze, więc po prostu szukałam jeszcze jak gdyby też alternatywy i znalazłam. Żel siemienia lnianego tani, bardzo szybki w przygotowaniu. Siemienia lniane mam zawsze w domu, więc nigdy mi nie zabraknie. I tak, dajcie mi znać, czy Wam się ten filmik podobał. Podzielcie się też swoimi takimi sposobami na ładniejsze włosy, kosmetykami, które stosujecie, które no, podbiły Wasze serca. Jestem bardzo ciekawa i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa, pa!
I know it's naive of me to think.